Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Jankowski z tej strony. Zapraszam dzisiaj do Zielonej Góry, gdzie mistrz Polski Stelmet BC Zielona Góra podejmie AZS Koszalin. Za chwileczkę zaczynamy mecz piątej kolejki. W głównej roli Drakicewicz, ale również piękny wejście, a ładne przejście. To jest właśnie gra, to jest gra Jakuba Dłoniaka akcji i szansa na, no właśnie, i również mistrzowie Polski, ale trudne ręce, ale wcześniej też przechwyt Kelatiego. Faktem, że technika kozłowania. No i po raz kolejny Kumpys, o panowie, tutaj w statystykach pomysłowych będzie dużo minut zagranie Mokrosa. A już 13 punktów przewagi, teraz dwóch zawodników, którzy z piłką potrafią wykreować coś, i Florenc, tak jest, on bardzo dobrze rzuca za 3 punkty po tej pierwszej trójce, chciał Filip jeszcze tutaj zagrać, no i to są te gwiazdy. No i szansa właśnie na szybsze gry, na szybszą grę, ależ blok złapany, Łódź kreować się dobry szut dla kolegi, proszę bardzo! Brakuje trochę tutaj zrozumienia, policzymy ile razy właśnie spod kosza spadł. No właśnie, jak przejdą do ataku. To ustawienie, trener Gronek ładnie krąży piłka, tak jest, wejście dla Wojskiego, świetnie wykończył lewą ręką. Jak zareagują samowicy Gronka, no nieciekawie można by powiedzieć, no właśnie, i to jest Łódź, i tak jak to nie było trochę za wszystko dla Marczaka, nie ma na lepszy w tych punktach, tak czy punktowych, i ładnie przejść. Do końca zagrać, no i bardzo dobrze, i tak trzeba biegać w tym chwycaniu. Piękny bieg w środek.